Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam raz jeszcze. Moi drodzy, no teraz powróćmy sobie troszkę do naszej Eucharystii. Próbowałem tutaj wyłapać jakieś odpowiedzi, oczywiście, no takie odpowiedzi bez odpowiedzi, czyli po protestancku. No ale jest tutaj jedna taka dłuższa. Pan Roman Kent pisze i troszkę sobie tutaj przeanalizujemy w dwóch słowach i zobaczymy sobie, no kompletnie, no właśnie, protestantyzm w pigułce. Ilekroć, pisze pan Roman, ilekroć bowiem spożywamy ten chleb albo pijecie kielich, śmierć pańską głosicie, aż przyjdzie. Dlatego też, kto spożywa chleb lub pije kielich pański niegodnie, winny będzie ciała i krwi pańskiej. To jest z listu do Koryntian, 11 rozdział. Bo to wino, było to wino, bo krew przelał Jezus dopiero na krzyżu. Nic z winem się nie stało, bo nie mogło. Dlatego mógł podać uczniom do picia, co robili na pamiątkę. Nigdzie nie jest napisane, że zmienił czy zmienia chleb i wino w ciało i krew. Rozumując w taki sposób, rozumiecie, jak niewierzący w Jezusa Żydzi. Nie, panie Romanie, rozumując w taki sposób, rozumiemy dokładnie tak, jak Chrystus powiedział i tak, jak robili to apostołowie. Więc przeróbmy to jeszcze raz. Było to wino, bo krew przelał Jezus dopiero na krzyżu. Panie Romanie, Jezus w Wieczerniku mówi, to jest krew moja, która będzie wylana. Więc Chrystus mówi, antycypuje swoją ofiarę z Wielkiego Piątku na czwartek. Będzie wylana. Tak? Bo Chrystus przelał krew dopiero na krzyżu. Tak. I Chrystus mówi w czasie przyszłym. To jest ta krew, która będzie wylana, czyli wino staje się krwią. Nic z winem się nie stało, bo nie mogło, dlatego mógł podać uczniom do picia, co robili na pamiątkę. Nigdzie nie jest napisane, że zmienił, czy zmienia chleb i wino w ciało i krew. No, panie Romanie, Jezus wziął chleb i powiedział, i rzekł, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich z winem i rzekł, to jest krew moja. I w tym momencie, kiedy trzymał chleb i mówi, że to jest ciało moje, to w tym momencie, jeżeli nic nie zaistniało, to co mają znaczyć te słowa Chrystusa? No właśnie mocą słów Chrystusa ten chleb staje się ciałem, a wino staje się krwią. To jest krew moja, która za was będzie wylana. Krew nowego i przeczonego przymierza. A więc jeżeli Chrystus tu mówi o symbolicznej krwi nowego i wiecznego przymierza, która za was będzie wylana, to znaczy, że nowe przymierze jest zawarte w symbolicznej krwi, a nie w prawdziwej. Powtarzamy to enty raz, ale to do protestantów nie dociera. Dlaczego? No, protestantyzm. Więc rozumując w taki sposób, rozumiecie, jak niewierzący w Jezusa Żydzi. To właśnie wasze rozumienie jest jak niewierzących Żydów. Dlatego, bo Żydzi nie wierzyli w to, że może nam dać swoje prawdziwe ciało. To co mamy, jak on może dać nam swoje ciało do spożycia? Jezus mówi, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało, ma życie wieczne. Kto pije moją krew, ma życie wieczne. Kto nie spożywa, nie ma. Więc, panie Romanie, to pan stoi po stronie niewierzących Żydów, bo oni nie uwierzyli, że Chrystus daje im swoje ciało. Zrozumieli, że chce im dać prawdziwe ciało. Bo pytałem się, jak on może dać nam swoje ciało, a więc zrozumieli dosłownie. I Chrystus mówi, prawdziwym pokarmem jest moje ciało. A więc nie jakąś przenośnym, nie słowem, nie niczym innym, tylko prawdziwym pokarmem. I w Wieczerniku, jeżeli pan stwierdza otwarcie, że się nic nie stało, a Chrystus trzymając chleb mówi, to jest ciało moje, więc chcesz pan wystawić, panie Romanie, Chrystusa na dudkę, tak? Bo trzyma chleb, mówi, że to jest ciało i co? I dalej po tym słowach, dalej to jest chleb, tak? Więc jaki sens mają te słowa, to jest ciało moje, które za was będzie wydane. Ano taki, że sens mają, że sensu nie mają, ale mają, bo nie mają, a ciało jest dalej, nie jest ciałem, tylko chleb jest dalej chlebem, tak? No to typowo po protestancku, a Jezus, wasz Bożek,
którego nazywa się Jezusem, jest półgłówkiem tak samo jak wy. Więc jeżeli wy sobie tworzycie bożka półgłówka, no to ja się nie dziwię, dlaczego wy jesteście nawet ćwierćgłówkami. Rozumując w taki sposób, tak, odpowiedział im Jezus: jam jest chleb życia, kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Jam jest chleb życia, tak, a chlebem, który ja wam dam, jest moje ciało. Tego już pan sobie nie dopiszą, nie? Jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało. Jednak se pan dopisał, nie? Za życia świata. A więc Chrystus tu mówi, że chlebem jego jest jego słowo. Nie, Chrystus, no to przecież masz tu pan napisane, jak krowie na ławie to wyłożone. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało, nie moje słowo, moje ciało. I teraz pan będzie tutaj przechodził, że Piotr wyznaje, że ty masz słowa życia wiecznego. Tak, i tym słowem życia wiecznego jest fakt, jest to, że jego ciało jest prawdziwym pokarmem. Tym słowem życia wiecznego jest to, że chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. To jest słowo życia wiecznego, czyli mowa o Eucharystii, mowa o tym, że Chrystus daje nam prawdziwe ciało jako prawdziwy pokarm i prawdziwe wino, jako prawdziwą krew, jako prawdziwy napój, jest słowem życia wiecznego. A nie, że Chrystus tu mówi o krwi i wodzie i pan se to sprowadza, że to chodzi o słowo życia wiecznego. Znów wasze bożyszcze jest półgłówkiem. W konsekwencji wy jesteście ćwierćgłówkami. No bo Bożek zawsze musi być trochę mądrzejszy od człowieka, więc jak on jest półgłówkiem, to już nawet nie mówię o Jezusie, tylko o waszym bożku. Więc jeżeli on jest półgłówkiem i jest mądrzejszy od was, no to wy jesteście ćwierćgłówkami. No niestety, taki jest protestantyzm. Masz tu, panie, napisane: chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Duch daje życie, ciało na nic się nie przyda. Nie pisze Jezus, nie mówi Jezus: moje ciało na nic się nie przyda. Tylko ciało na nic się nie przyda, czyli wasze ludzkie myślenie na nic się nie przyda, żeby to zrozumieć. I ci, co tak rozumieli, odeszli. Odeszli właśnie wy, żeście zrobili to, co oni. Odeszliście od Chrystusa, bo nie uwierzyliście Jego słowu. Nie uwierzyliście, że chlebem, który daje, jest Jego ciało. I odchodzicie od Chrystusa. Wy jesteście zatwardziałym żydostwem, panie Romanie. Wy jesteście tym zatwardziałym żydostwem. I latacie po stadionach za Jezusem, właśnie za chlebem, żeby wam dał zdrówka, żeby wam dał pieniądze, Ewangelię sukcesu. Wy jesteście zatwardziałą zakałą żydowską. Tak. Jesteście zakałą żydowską, zatwardziałą, którzy latają za Chrystusem właśnie za chlebem, czyli za doczesnością, bo chcecie zdrówka, chcecie radości, doznań emocjonalnych, pieniądz, chórów i dlatego słuchacie tych kopsztaplerów stadionowych, oszołomów, Ewangelię biznesu, prawda, uzdrowienia, wszystko, co nas chcecie. Latacie za Jezusem po chleb, czyli po wymiar doczesny. Czy wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr. Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Tak. I to, że ciało jego jest prawdziwym pokarmem, to są słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że ty jesteś świętym Boga. Piotr mówi o jedzeniu ciała Jezusa i piciu krwi. Nie, nie mówi, że Jezus jest... Nie, mówi, że syn, Jezus jest Synem Boga i ma słowa życia wiecznego. No i co z tego, że tak mówi? Ale to, że tak mówi, to co? To znaczy, że ciało nie jest prawdziwym pokarmem, tak? Właśnie mówi, że jest Synem Bożym, więc ciało, więc słowa o tym, że chlebem, który ja wam dam, jest moje, chleb, jest moje ciało, to są słowa Boga. I te słowa o prawdziwości Eucharystii są życiem wiecznym. Słowa o tym, że kto spożywa moje ciało, ma życie wieczne, są właśnie słowami życia wiecznego. A więc trzeba powiedzieć, kto spożywa moje ciało, ma życie wieczne i kto słucha słów moich, ma życie wieczne. A więc do osiągnięcia życia wiecznego jest potrzebne słuchanie słowa Chrystusa i spożywanie Jego ciała i picie Jego krwi. Chrystus o tym mówi. Kto spożywa, ma życie wieczne. Nie kto słucha mojego słowa, mówi, tylko kto spożywa, ma życie wieczne. Moją krew i pije moje ciało.
No i tak, no i pytanie, czy w Dziejach Apostolskich piszą o spożywaniu ciała i krwi? No nie, ale pisze o tym święty Paweł, tak? W liście do Koryntian. Jest w Dziejach Apostolskich o łamaniu chleba i o świętego Łukasza. Więc prawdziwa Eucharystia jest w Kościele katolickim, a nie wasze jakieś chleby z Tesco i winiaki z Monopola. Pozdrawiam.